Modzie ekokreatywnej. Dzisiaj, jak widać z tytułu, będzie sprzątanie mojej szafy. Będę wyrzucać dużo rzeczy, oczywiście w cudzysłowie wyrzucać, bo po prostu będę je wystawiać na Vinted. Większość tych rzeczy, właściwie wszystkie te rzeczy, których się zamierzam pozbyć, to są też rzeczy super jakościowe, rzeczy z jedwabi, ze szlachetnych tkani, także to nie są jakieś tam ochłapy, których ja nie chcę, po prostu już je trochę ponosiłam. Czasem jest tak, że trochę zmieniam też swój styl i już potem te rzeczy nie do końca mi pasują. Albo zmieniam inne rzeczy i potem nie mam do czego tych rzeczy nosić. Także zapraszam na ciąg dalszy i oczywiście zachęcam Was do zasubskrybowania kanału. Będzie dużo ciekawych filmów stylizacyjnych, jak ubierać się modnie, ekologicznie, zdrowo i pięknie po prostu. Także zapraszam Was na ciąg dalszy i polubcie koniecznie filmik, bo to jest bardzo ważne dla zasięgów. I przechodzimy dalej. Kochani, no to najpierw ta relacja, a potem przejdziemy do pokazywania rzeczy. No właśnie, moi drodzy, i moje rzeczy były tutaj tak upchnięte, że po prostu ten wcześniejszy drążek się złamał pod ich ciężarem. I teraz trzeba będzie zrewidować całą szafę. Zrobiłam nowy, z dawnego karnisza. O, jest przycięty, zastrugany i... No i mam nadzieję, że będzie wytrzymały. No ale będę musiała zrobić rewizję, więc zaraz zobaczycie, które rzeczy wyrzucam. Wyrzucam w sensie, oczywiście nie wyrzucam, tylko daję na Vinted. Daję do sprzedania. Patrzcie, ile tego jest. Nic dziwnego, że się to urwało. Masakra. Zobaczymy zaraz przegląd tych rzeczy oraz właśnie co wystawiam, co będziecie mogli ode mnie kupić, a będzie trochę nowości. No i będziemy robić teraz rewizję tego, co tu jest. Co będzie do tej szafy szło, co idzie na górę, co idzie na Vinted. Bo zdecydowanie przesada to jest. Dobra, koszule wiadomo, że zostają, bo koszuli nie mam aż tak dużo wcale. Dwie mam tylko białe. Tą jedną genialną od Mellenberger, którą miałam na wakacjach i po prostu nie ma lepszej. Tu mam jedwabne bluzki i chyba też jedna wyleci. Coś mi się wydaje na sprzedaż. Ta długa, którą kiedyś przerabiałam, bardzo, bardzo rzadko ją noszę. I chociaż jest fajna, to się jej pozbędę. Ona jest z paskiem. I to jest taka koszula, która może być do na wierzch do spodni, do leginsów albo po prostu tak do jakiejś spódnicy wąskiej, na przykład na wierzch. Fajna, ale po prostu z jakiegoś powodu jej nie noszę, nie wiem z jakiego. No i w takim razie możecie ją sobie ode mnie kupić. To jest taki SM, ale bardziej M. Czysty jedwab. Tutaj koszula zostaje ze mną, bluzka taka z główkami superowa. Już możemy to powiesić gdzieś na środku. A te bluzki są lekkie, to pół biedy. Najgorsze są te, które dużo ważą. Tutaj już widzę, że niektóre rzeczy pójdą na półkę, na przykład ta bluza piękna od Anny Field z muchą, z obrazem muchy. Poleci sobie do szafy, do złożenia, bo ona nie musi wisieć, a to wszystko jednak, jak widać, waży. Moja bluzka Alice Bizu, którą bardzo lubię, oczywiście zostaje tu. Tak. No i tu mam jedwabne bluzki, które oczywiście też zostają ze mną. Aczkolwiek bardzo rzadko je noszę, więc się zastanawiam, czy... A, ale myślę, że jeszcze jedwabne bluzki to nie jest problem, zawsze można je sprzedać. No i moje koszule ukochane, które też były na wakacjach, które oczywiście uwielbiam i oczywiście one nigdzie się nie wybierają. Bluzki jedwabne znowu w tych morelowych kolorach też rzecz jasna zostają. O, i teraz mamy kolejne jedwabne bluzki. Tutaj jest po prostu bluzek jedwabnych ci u nas dostatek. To pójdzie na półkę, bo jest za ciężkie. No niestety nie da się trzymać takich ciężkich rzeczy, ale fioletowe bluzki sobie powiesimy tak, o, że
rzędowo. Jedne na drugi. Właśnie te, dlatego kupuję te wieszaki z tymi takimi haczykami tutaj, bo kolejny wieszak można podwiesić pod spodem i mniej miejsca zajmują w szafie. To znaczy, że mniej ważą oczywiście. No i idziemy dalej. Teraz takie bardziej ozdobne bluzki, ale też jedne z moich ulubionych. Bluzka z przepięknymi rękawami, ale zastanawiam się, czy jej nie sprzedać, bo ją tak rzadko noszę, że aż po prostu strach. Jest śliczna, Gustaw, więc w ogóle też bardzo fajna firma. Jest na mnie odrobinkę luźna. Myślę, że tą bluzkę wystawię, bo ona jest ze świetnego materiału. Wiskoza i jest naprawdę bardzo widowiskowa, jest bardzo ciekawa. Chyba ją właśnie wystawię też na Vinted, taka artystyczna. No i tą bluzeczkę oczywiście śliczną uwielbiam, więc ją tutaj zostawiam. Idziemy dalej. Teraz sukienki. Sukienka od Diane von Furstenberg. Rzecz jasna, że się jej nie pozbędę prawdopodobnie nigdy, bo piękny ma kolor i tu mam takie narzutki, takie sweterki, narzutki, które do niej idealnie pasują i też mam dużo rzeczy w tych kolorach, więc tych rzeczy się na pewno nie pozbędę. No i oczywiście kolejne jedwabne sukienki od Molly i ta moja też taka piękna w fioletach sukienka. Idziemy dalej. Tutaj mam czarną jedwabną, to taka na lato moja basicowa. I tak, tutaj mamy żakiet jedwabny, który... Sukienka jest świetna, ale ten żakiet chyba pójdzie na górę wisieć, bo jest ciężki i obawiam się, że to właśnie powoduje, że później ta szafa moja się po prostu załamuje. Te bluzy i żakiety pójdą. Natomiast sukienki oczywiście, sukienki w kratkę, które kocham. Jedna vintage, jedna taka na co dzień. Idą tu. No i tutaj mamy znowuż sweterki, które nam załamują szafę. No i piękne sukienki. Tu mamy Noa i sukienka od Stefanel bodajże. Nie, od Sandwich. Też je bardzo lubię, ale chyba je powieszę z boku, bo są ciężkie znowuż. I te ciężkie rzeczy lepiej niech wiszą sobie z boku. Sweterki trzeba będzie pochować. I tak, kolejny żakiet do powieszenia na górze. Natomiast bluzki powiesimy tutaj zdecydowanie. Tylko trzeba im znaleźć miejsce. No dobra, może teraz to nie będzie aż tyle ważyło, mam nadzieję. Kolejne dwie jedwabne sukienki, takie codzienne. Oczywiście zostaje moja designerska bluzka ze spódnicą. I tak, no i te rzeczy, widzicie, i tutaj mam rzeczy, które dosyć dużo ważą. Kombinezony, ale jak je złożę, to będę musiała je za każdym razem prasować. No i tutaj jest ból, więc niestety, ale muszę je tu zostawić. Niech wiszą. Jedwabna sukienka i sweterek od... I sweterek z jedwabiu zostaje. No i te sukieneczki, takie lekkie, oczywiście też zostawiam tutaj, bo to są rzeczy, które ja noszę na co dzień, więc tych rzeczy po prostu nie ma sensu się... No ale tutaj już widzę, że jest coś bardzo ciężkiego, co na pewno pójdzie gdzie indziej. O, tutaj mamy sukienkę z jedwabiu. Te sobie pójdą znowu warstwowo. No i tak, właśnie teraz jest ten moment, kiedy muszę zdecydować, gdzie dać taką bluzę, która mi tutaj obciąża szafę bardzo. No ale za bardzo nie ma co z nią zrobić, więc to bolerko pójdzie na którąś bluzkę, bo jest lekkie. No, takie trudne wybory. Tutaj już nie ma za dużo rzeczy, których ja się mogę pozbyć, tak szczerze powiem wam. No bo jak się ich pozbędę, to ich nie będę miała. A to są moje rzeczy takie właśnie, jak mówię, które noszę raczej często na co dzień. Tą bluzę zostawimy na tej sukience jedwabnej. O! No i będziemy szli dalej. Sukienka od... Tutaj mam dwie sukienki
które rzadko noszę. Ta sukienka od Hilfigera. Zastanawiam się, czy jej nie sprzedać. Na razie to powiesimy, ale mam poważne obawy, czy jej nie będę sprzedawać. No i moje tuniki. I też chyba jednak tego wszystkiego jest, moi drodzy, za dużo. I zastanawiam się, czy tej jedwabnej tuniki nie sprzedać, nie wystawić. I chyba tak zrobię, bo po prostu nie mam kiedy tego nosić, a tą chyba częściej noszę. Mimo, że tamten kolor w sumie bardziej mi się podoba, ale jakoś ta tunika mi bardziej do moich rzeczy pasuje. Więc pewnie ona ze mną zostanie, a ta przepiękna, jedwabna tunika pójdzie w świat. Ktoś będzie mógł sobie z Was ją ode mnie zakupić. Jest prześliczna, więc to idzie na Vinted. No i tutaj mam coś, co jest zdecydowanie za ciężkie. Takie kardigany po domu, narzutki, które też trzeba będzie powiesić. O, i tutaj mamy ubrania Wiktora, które też trzeba będzie przesegregować za chwileczkę. Ale idę dalej z moimi. No i oczywiście są takie rzeczy, których się nie pozbędę. Mianowicie garnitur z H&M-u, z tymi spodniami, które kocham. Który jesień, zima będzie jak zwykle eksploatowany na maksa. Garnitur kolejny z... garnitur mój kolejny z Benettona z jedwabiem, który też kocham. Oczywiście też się go nie pozbędę absolutnie. Idziemy dalej. No i teraz są rzeczy, które nie muszą wisieć, czyli sukienka od Melen Birger, która w sumie może leżeć sobie, więc ja stwierdzam, że nie będę jej trzymać na wieszaku. Tym bardziej, że mi się wydaje, że ona się właśnie na tym wieszaku trochę obciąga. Mówiąc tak brzydko. Więc to chyba pójdzie do półki. No i idziemy dalej. Tu mamy sukienkę od Cacharel. Tak, dobrze mówię? Cacharel vintage sukienka. Ona jest bardzo fajna. I taka od Melen Birger narzutka do niej. To jest bardzo śliczny komplet, naprawdę jest przesłodziutki i to na pewno będzie przeze mnie noszone. No i teraz długie sukienki i teraz będę się zastanawiać, co z tych sukienek sprzedać, bo długich sukienek aż tyle nie noszę. Będziemy myśleć, czego się tu pozbyć. Słuchajcie, może mi poradzicie coś, bo ja jestem bardzo niezdecydowana. Ta sukienka pomarańczowa jest piękna, ale myślę, że jest to jedna z tych sukienek, których mogę się pozbyć. Natomiast na pewno nie pozbędę się tej sukienki, bo uwielbiam ją, tej takiej kolorowej, z lnu. To jest jedna z moich ulubionych w ogóle rzeczy też. No i tą sukienkę w tym roku kupiłam z myślą, że będę ją nosić, bo jest bardzo fajna, cienka, ale ja tych, tak jak mówię, z długimi sukienkami to jest u mnie słabo. Będę ją jeszcze mierzyć i mi poradźcie, co z nią robić. No tutaj kolejne dwie przepiękne bluzki. Designerskie, takie odświętne, to damy je tutaj. Słuchajcie, tak to zrobimy. One są cieniutkie i nic nie ważą, więc tutaj ja się nawet nie zastanawiam, czy się ich pozbywać, bo to nie miałoby żadnego sensu. Ciężkich rzeczy się pozbędziemy, coś czuję. Kolejne sukienki. No i znowu tu jest przepiękna sukienka, taka ta ala ludowa. Bardzo fajny wzorek i też nie wiem, czy się jej nie pozbędę, bo nosiłam ją raz do tej pory. Jest super, ale zastanawiam się po prostu, czy to będę ją jeszcze mierzyć dla Was i mi poradzicie. No i na pewno tą wisienki zostawiam. Wisienki i w maki sukienki zostawiam. Tutaj mam drugą, właśnie tą w maczki. I chyba powieszę jedną na drugiej, żeby mniej miejsca zajmowały. No i to są bardzo podobne kolorystycznie sukienki, tylko całkowicie inne w stylu, ale obie są takie dosyć pin-up. To sobie mogą tu wisieć. Z dłuższymi sukienkami z boku. Dobra, idziemy dalej. No i są pewne rzeczy, które się nigdy nie zmieniają, czyli tego typu sukienek się nie pozbywam. No bo tą sukienkę, jak już wiecie, uwielbiam.
tą nową Eau de Robin Salonair. Tak. To idzie oczywiście od razu z powrotem do szafy. Podobnie jak moje sukienki od Fasardi i ta zielona z Nuz, Lindex. To są takie basiki moje, ale bardzo, bardzo ważne basiki. Tylko tu chyba będę musiała coś skomasować. O, widzicie? Robimy taki myk, że jedną na drugiej sukienkę, tą na tej. No, ta sukienka jest ciężka, damy ją z boku tutaj jednak osobno. Jednak stwierdzam, że ona musi być solo, bo szafa się znowu złamie. Strasznie to jest pomięte. Idziemy dalej. No i tak, oczywiście moja ukochana jedwabna sukienka, której się w życiu nie pozbędę, czyli ta taka boho, brzoskwiniowa. Można by coś tu dowiesić, jedną do drugiej na przykład. O, o, to też jest praktyczne, żeby nie przesadzać z tymi wieszakami. O, jest. No i teraz mamy taką sukienkę, którą tutaj koleżanka jedna pytała, czy mi jej nie odsprzedaj. Być może odsprzedam, jest przepiękna, ale jak wiecie, u mnie długie sukienki to są takie od święta. No i biję się z myślami, bo ona jest prześliczna. Co myślisz, Wiktor? Prześliczna czy nie prześliczna? A, nie słyszy mnie. No i te długie sukienki na razie zostawiamy. I dobra, i teraz mamy komplety. Tu mamy ten gezuc, bardzo lubię nosić ten komplet, więc na pewno się go nie pozbędę, ale zastanawiam się, chyba go powiesimy na górze. Tam będzie o wiele wygodniej, bo on jest duży. Podobnie będzie z tym kompletem, tą spódnicą i kamizelą. To pójdzie na górę. No i teraz spódnice, słuchajcie. Więc chyba one pójdą bardziej na górę. Aczkolwiek niektóre spódniczki możemy sobie zostawić do używania na co dzień, na przykład tą. Te spódnice raczej noszę, nie noszę ich na co dzień. No, nie wiem co robić z tym, szczerze powiem. Chyba jednak zostawię je tutaj, bo nie mam za bardzo pomysłu na nie, ale właściwie takie spódnice mogę zabrać na górę, bo tam mam specjalny wieszak na spódnicę, więc zabiorę to. Dobra, ok, teraz spodnie. No i tutaj najgorzej, bo to jest coś, co bardzo dużo waży, naprawdę. A głównie waży dużo przez to, że te spodnie zamszowe tu wiszą i te spodnie zamszowe pójdą na górę, bo one mi tutaj powodują, że całość jest zbyt ciężka. Zostawimy tu tylko spodnie letnie typowo. No i ze spodni raczej się niczego nie pozbywam. Zastanawiam się nad sprzedażą tych właśnie tych zamszowych spodni, które przerabiałam. One są przepiękne, ale jest bardzo rzadko okazja nosić takie spodnie. Po pierwsze właśnie są zamszowe. Po drugie bardzo dużo pracy w nie włożyłam, więc jest to ciężka decyzja, ale tutaj spodnie damy w tym miejscu, a nie tak, w tą stronę. A, jest bardzo ciężkie, więc chyba jednak spodnie pójdą skrajnie na sam koniec. I komplety ze spodniami damy na sam koniec. Już zaczyna być krytycznie, więc to już będzie końcówka. Spódnice takie, które noszę, dużo noszę. No i co teraz, moi drodzy? Te spódnice w takim razie jedną sobie zostawię tutaj na półce, a ta spódniczka jesienna pójdzie na górę.
No i tak, letnie spódnice muszą zostać. Damy je za bluzkami. O. Albo może właśnie spódniczkami się odgrodzimy tu od tego miejsca. Moje kuloty to pójdzie do spodni. A krótkie spodenki zostawimy na środku, bo są lekkie. Tutaj moje wszystkie ukochane spodenki będą w tym miejscu i spódniczki. No a spodnie, tak jak mówiłam, tradycyjnie lądują na końcu. Mam nadzieję, że teraz ten układ będzie optymalny. No i moi drodzy, w zasadzie to wszystko. Tu jeszcze mam body i taką piękną, jedwabną bluzkę, wymiętę jak nie powiem co. Które na pewno się nie pozbędę, więc też lądują gdzieś tutaj. O, jest. Miejsce jeszcze na jeden wieszak. O. Myślę, że więcej absolutnie tu nie wcisnę. Zaraz się zabierzemy za mierzenie. W zasadzie to nie wiem, czy dzisiaj zdążę to jeszcze zmierzyć, ale zobaczycie to mierzenie i poradźcie mi, które rzeczy sprzedać. A pokażę Wam też takie rzeczy, które na 100% idą na Vinted, bo już mam trochę odłożonych, więc pokażę Wam, co będziecie mogli kupić, co będzie w nowej kolekcji. No i wygląda to trochę lepiej, sami przyznajcie. Jakoś tak luźniej, bardziej poukładane. Trzeba coś takiego raz na czas zrobić. Też dla zdrowia psychicznego, wiecie, jak się oczyszcza, pozbywasz, to przychodzi nowe, lepsze, więc myślę, że teraz moja szafa jest już taka fajnie oczyszczona. No i zobaczymy się na mierzeniu. Jak widzieliście, moja szafa była mocno przeładowana, do tego stopnia, że pękł drążek, więc pozbyłam się wielu rzeczy z tej szafy, trochę przewiesiłam. Część właśnie Wam teraz pokażę, co będę wystawiać. Część z tych rzeczy, które tutaj są, to też są rzeczy, które już są na moim Vinted, ale chcę Wam o nich przypomnieć. No i nowość na moim Vinted to będzie ta sukienka, którą mam na sobie. Jest przepiękny wzór, przepiękna bawełna, to jest Tommy Hilfiger. I ona jest w bardzo dobrym stanie, tylko no już trochę ją ponosiłam, a szczerze Wam powiem, że teraz mało noszę takich wąskich, węższych sukien. Ona nie jest też wąska, bo to jest taka szmizjerka i ona się tu lekko rozszerza, taka trochę o linii A, w każdym razie nie jest w żaden sposób obcisła, to jest rozmiar S i ona jest faktycznie S, także jest naprawdę super, bardzo długo nosiłam tą sukienkę, oczywiście nie, ja mam dużo rzeczy, więc nie noszę ich często, dlatego też w ogóle nie jest zniszczona. Zobaczcie sobie tutaj materiał z bliska, jest naprawdę bardzo, bardzo dobrym stanie, nie ma żadnych uszkodzeń, nie brakuje jej guzików. Także będzie do kupienia, jest oryginalna w 100%, ma wszystkie guziczki sygnowane w komplecie i naprawdę bardzo, bardzo szczerze Wam ją polecam, bo jest prześliczna po prostu i ma w dodatku, zobaczcie, takie detale, takie wyłogi tutaj na rękawkach. Inny materiał jest z takimi kwiatkami, pasek jest też dwustronny, z jednej jest właśnie taki w kratkę, drugiej w kwiatki. No i w ogóle jest cudowna, jest wspaniała, no ale jak wiadomo, u mnie jest rzeczy taka mnogość, że no po prostu muszę się ich po trochu pozbywać. Kolejna sukienka, którą sprzedaję, bo dużo sukienek poszło. To jest sukienka z tego sezonu i miałam ją tylko raz na sobie, ale wiecie co, ona jest na mnie jednak troszeczkę za luźna. Ja lubię luźne rzeczy, ale ona jest i długa, i luźna, co sprawia, że już troszeczkę jest mi w niej mało komfortowo. To jest niby S-ka, ale ja Wam polecam tą sukienkę na wysoką osobę albo na M-kę, bo ona jest naprawdę, ma dużo luzu w sobie. I to jest przepiękna lindeksu sukienka i według mnie to jest bardziej takie SM i to jest wiskoza 100% na pewno. Bardzo delikatna, cieniusieńka, wiskoza, zobaczcie tam, powklejam Wam przebitki z moich stylizacji, które były czy tam na TikToku, czy na innych mediach, też oczywiście wyjątki z tego były w filmikach. Piękna sukienka, taka asymetryczna, naprawdę jest bardzo cieniutka, jest idealna na plażę, na kostium kąpielowy i w pięknym kolorze. Ten kolor oranżowy mnie zachwycił najbardziej w tej sukience,
No i w ogóle też jest bardzo, bardzo przyjemna. Także jeżeli lubicie długie sukienki, to jest idealna sukienka na lato. Naprawdę. Przesuperowa jest. Będzie na moim Vinted. Tak jak mówię, ta sukienka, którą teraz Wam pokazuję, to już jest na Vinted. Ona jest taka specyficzna, to jest taka baby doll z taką różą tutaj. Naprawdę fajna, śliczna sukienka z jedwabiu, Lipsy London, cała z jedwabiu. I to jest taka trochę młodzieżówka, więc jeżeli jesteście bardzo młode albo macie córeczkę rozmiarze S, XS, to będzie prześliczna sukienka imprezowa i ma piękny kolor. Zobaczcie, jaki ten fiolet jest intensywny. Bardzo ładnie uszyta sukienka z takimi czarnymi ramionczkami i ramionczka są regulowane też tutaj na guziczki, także są, można je przedłużać i skracać. Różne długości. Oczywiście jest rozpinana też nakryty zameczek. Tutaj ma haftkę, jest bardzo ładnie uszyta. W razie czego mam też torebkę, jakby ktoś był zainteresowany tą sukieneczką, to mam torebkę prawie identyczną, też z taką różą w kolorze fioletowym i mogę tą torebkę do kompletu sprzedać z tą sukienką ewentualnie. Także naprawdę śliczna imprezowa sukienka. Ona jest dosyć krótka, to jest taka prawdziwa mini. Tu mam też taką sukienkę drugą mini, ona jest znowu z Paris Kate and Eiter, ma bardzo fajna marka. Bawełna z jedwabiem tym razem, ma takie marszczenia i ona jest usztywniana w gorsecie, także ona jest bez ramionczek, ale tutaj fajnie się trzyma, fajnie leży, bo ma właśnie takie fiszbinki tutaj wszyte, bardzo wygodne, bo to jest naprawdę z jedwabiem, więc jest mega wygodne. Zobaczcie, tam są przebitki z mojego Vinted, jak ją mierzę. Bardzo przyjemna sukieneczka w kolorze takiej maliny, taki lekki burgund, ciemny róż. Ślicznie wygląda, tylko na mnie jest za duża w biuście w ogóle i w ogóle to jest rozmiar M, więc jest na mnie za duża. Także ją na pewno sprzedaję. Kolejna bluzka, która jest u mnie na Vinted już. Jedwabna, zobaczcie, też przebitki zdjęciowe tam, to jest Max Azria, więc super, 100% jedwab i ona jest w takim retro klimaciku i też trochę jest na mnie tutaj w biuście przydłuża i dlatego odstaje mi na plecach, bo widzicie, ona ma zamek na plecach i musi być po prostu dobra, musi ktoś mieć dobrą ją w biuście i wtedy wygląda perfekcyjnie, śliczny też, taki wrzosowo-fioletowy kolor. No i w ogóle naprawdę przepiękna bluzka, ona ma też śliczne detale z tyłu, takie guziczki kryte. Tu ma takie marszczenie i taką jakby kokardę na dekolcie. W ogóle no jest takie arcydzieło sztuki krawieckiej ta bluzka. Piękna jest. No niestety właśnie nie leży na mnie za dobrze. Ja miałam w stylizacji kiedyś, ale stwierdziłam, że ktoś może mieć większą pociechę z niej, bo będzie po prostu dobra ta bluzka na kogoś. No i tutaj mamy sukienkę Charlotte Spar, 100% jedwab, projektantka. I ona jest na mnie taka fajna, bo ona jest dosyć, nie jest bardzo obcisła, ale ma taki krój do ciała, natomiast na mnie, ja mam troszkę za szerokie biodra do tej sukienki. Nie czuję się komfortowo, bo mi tak w miejscu tutaj w tych bioder opina. Jak ktoś nie ma dużych bioder i jest raczej taką bardziej prostą sylwetką, to jest idealna sukienka. A w dodatku tutaj jest zwężana w talii i takie optycznie trochę jakby też jest zwężona, bo te wzory się rozchodzą, więc powinna właśnie fajnie wyglądać na sylwetce. Można też do niej włożyć paseczek i wtedy wygląda w ogóle mega. No i ma przecudowne wzory. To jest oczywiście sukienka bardzo wysokiej jakości, projektantka, więc też bardzo Wam ją polecam. I jest już na moim Vinted. Następna rzecz. Słuchajcie, taka spódnica, którą przywiozłam z Warszawy, z tego hola. To jest vintage spódnica w takim stalowo-szarym kolorze, taka jakby balowa, wizytowa. Przepiękna jest ta spódnica, naprawdę jest boska. Takie kropeczki jakby w tym samym kolorze, tylko tak jakby są one pod włos. W drugą stronę, więc je widać. Stalowo-szara spódnica do ziemi w zasadzie. Na mój wzrost jest tak do buta, czyli prawie do ziemi. Jak ktoś jest trochę niższy, to będzie miał ją do ziemi praktycznie. No i ona jest bardzo, bardzo mała. Niestety ja w nią nie wchodzę. Co więcej, moja koleżanka, która myślałam, że wejdzie, też nie wchodzi. Ale naprawdę, jeżeli macie bardzo małą talię, rozmiar XXS i zmieścicie się w te wymiary, które będą podane na Vinted, no to bardzo Wam polecam. Oczywiście są takie szczupłe osoby. To była pewnie sukienka, spódnica szyta na miarę na kogoś. No i dlatego jest taka maciupeńka w pasie. Jeżeli macie też jakieś zdolności krawieckie, to możecie sobie ją poszerzyć. Ja się bałam ryzykować, ale jest cudowna. Naprawdę jest bardzo, bardzo ładna, więc polecam. Jeszcze mam bluzkę z wiskozy.
Mam drugą bardzo podobną, tylko białą w złote paseczki, więc już stwierdziłam, że dwóch podobnych bluzek nie będę trzymać. Ta jest biało-czarna i ma takie wstawki brokatowe, z cekinów tutaj. Ślicznie uszyta bluzka, naprawdę. I to jest Gustav, bardzo dobra marka. Rozmiar 38, więc M-ka. Na mnie jest właśnie taka trochę zbyt luźnawa ta bluzka, bo ona w ogóle ma krój taki spływający, luźny, ale na mnie ona jest troszkę już za taka luźna, zwłaszcza, że tutaj się dużo dzieje, tutaj jest ta piękna kryza taka, no i ona w ogóle do kremowych, do czarnych spodni na przykład, do kremowej spódnicy, do długiej falbaniastej spódnicy będzie pięknie wyglądać. Jeśli lubicie taki styl, to ona naprawdę bardzo widowiskowa jest ta bluzka, taka bardzo wizytowa, bardzo elegancka i no i ma piękne wzory i w ogóle taka designerska jest, więc bardzo mi się podoba, także też Wam ją polecam. Taki design właśnie, ta bluzka to jest. No i tutaj mam jeszcze sukienkę, którą bardzo lubiłam, ale też nie mam, szczerze mówiąc, specjalnie do jej kiedy włożyć. Myślałam, że to będzie taka moja może na jakieś spektakle sukienka, tymczasem jednak ten wzór jest taki zbyt nowoczesny na spektakle. Dochodzenie jak najbardziej, jeśli Wam się podoba, 100% bawełna. Pięknie leży ta sukienka, naprawdę. To jest oryginalna, oczywiście jakaś tam bawarska czy coś. Naprawdę śliczny, śliczny też modny w ogóle wzór i modne te rękawy. Naprawdę bardzo, bardzo piękna sukienka i też mi trochę żal mi się z nią rozstawać, ale jednak, no jednak zdecydowałam, że się jej pozbędę. Po prostu wisi za dużo w szafie. Mam za dużo rzeczy. No i moi drodzy, coś, co właściwie chcę się Was poradzić, czy sprzedawać, czy nie. Ta sukienka jest dla mnie praktycznie dobra. To jest ta przepiękna sukienka od Flipa K. Jest jakby logo firmy. 100% jedwab. Nawet zgubiłam gdzieś metkę, to jest na 100% jedwab. Także nie ma wątpliwości, bo to nie da się tego z niczym pomylić. Przepiękna sukienka. Ma trochę za długie ramionczka. Oczywiście ramionczka można skrócić, tylko pytanie, czy przy mojej ilości tych sukni wieczorowych i długich i takich właśnie ciemnych, czy to trzymać, czy nie trzymać, czy się jej właśnie pozbyć i nie przerabiać, tylko ktoś będzie miał, kto ma na przykład trochę większy biust albo dłuższy tutaj tułów, będzie na niego ta bluzka dobra bez przerabiania ramionczek po prostu. A i tutaj jest fajny myk jeszcze, powiem Wam o tym, że tu się reguluje pod biustem, więc ona nie jest taka bardzo mała, bo można ją na maksa rozszerzyć tutaj, jak ktoś ma większy biust albo jest szerszy tutaj w klatce piersiowej, no albo sobie właśnie tak bardzo mocno ściągnąć, jak ktoś jest wąziutki i no i jest idealna. No naprawdę jest to bardzo, bardzo piękna sukienka, bardzo wdzięczna, bardzo lekka na lato, także też doradźcie mi, jeżeli doradzicie mi, że sprzedawać, to będzie oczywiście też dostępna u mnie na Vinted. I słuchajcie, jeszcze polecam Wam tam inne rzeczy z mojego Vinted. Tymczasem jeszcze chcę Wam pokazać tu kurtkę. Pomału zbliża się koniec lata. Dochodzimy do półmetka lata, ale tymczasem, wiecie, pogoda się robi coraz zimniejsza i nadal mam do sprzedania tą kurtkę w rozmiarze M. To jest vintage kurtka z Zary, Zara Travelook, w takim ślicznym czerwonym kolorze. No i ja tej kurtki nie noszę, ze względu na to, że mam tych kurtek bardzo dużo, mam taką cieniowaną też, ale naprawdę ma piękny kolor i jest śliczna. Jest śliczna i nie będę jakoś drogo jej wystawiać, ona ma rękaw 3/4, raczej jest to rozmiar M, chociaż tutaj pisze L-ka, więc na L-kę to będzie taka typowo obcisła, no jak to się nazywa taka kurtka, Wiktor? Ramoneska? Ramonesk, coś mi uciekło. Taka typowo obcisła ramoneska, krótka i z rękawem 3/4, na M-kę to będzie bardziej taka luźniejsza i trochę dłuższa. Także myślę, że do rozmiaru L spokojnie można ją nosić. No i tak jak mówię, śliczny kolor, w bardzo dobrym stanie jest ta kurtka z zameczkami tutaj. Typowa taka ramoneska z takim lnianym jakby spodem. Także jeżeli lubicie kolor czerwony i namierzacie się na jakąś fajną ramoneskę na jesień, to ja się będę pozbywać tej kurtki wcale niedrogo, także zachęcam również. No i oczywiście do innych rzeczy na moim Vinted, także zajrzyjcie koniecznie i
Dziękuję już Wam za uwagę. Do zobaczenia w następnym filmiku, a to będzie haul lumpeksowy. Zabieram Was do lumpeksu i filmy stylizacyjne, także cześć, do zobaczenia na kanale.